Hejka, ja jestem Mary i dzisiaj posprzątamy sobie troszeczkę jeszcze w kosmetykach, a także przejrzymy najnowsze paczki PR, które do mnie właśnie dotarły. Powiem wam tak, jeśli chodzi o ilość paczek PR i współprac, które ostatnio były, słuchajcie, jest tego mnóstwo. I tutaj, gdzie siedzę, to w tym momencie, słuchajcie, jest pokój, gdzie nagrywam. I dookoła mnie już są tylko paczki. Tylko paczki, słuchajcie, bo ja nie robię tak, tak powinnam robić od razu, że powinnam wyjmować i wszystko segregować. Co wam oddaję, co testuję, co nagrywam, ale tak nie robię. I po prostu tutaj jest milion paczek, nie będę nawet wam tego pokazywać, bo to jest tragedia. Także teraz, słuchajcie, przeglądamy to i dzielimy na trzy. To, co już przetestowałam, to, słuchajcie, idzie tam już do moich komód, do moich Alexów. To, co idzie dla was do rozdań, idzie dla was do rozdań. Trzecia rzecz to będą rzeczy nowe też dla mojej koleżanki. I czwarta rzecz to rzeczy, które chcę jeszcze nagrać, także bierzemy się do roboty. Ale mam kolejny problem. Tutaj jest pudełko z rzeczami, które chcę wam dać do rozdań, które mi się powtarzają. I słuchajcie, jak widzicie, jest już za małe, więc szybko wam może pokażę, co tam jest. Tutaj jest taki zestaw z Joave, nie wiem, jak to się czyta tą markę tak naprawdę, słuchajcie, ale bardzo fajnie, dostałam dwa takie zestawy właśnie w ostatniej współpracy dla Superfarm, możecie mnie zobaczyć na ich TikToku, także jedno sobie zostawiłam, a drugie właśnie zostawiłam wam, bo też mówiliście, że chcielibyście, żebym zrobiła wam rozdanie pielęgnacyjne, także to jest pielęgnacja, także tutaj to jest to. Tutaj mam paczuszkę PR od Paezę, bo dostałam dwie, oj, tutaj wyleciały, dostałam dwie, także tutaj jest rozświetlacz, który jest świetny i błyszczyk, który też jest super, więc też zostawiam dla was. Co tu jest dalej? Błyszczyki. Słuchajcie, od tej marki dostałam znowu zapas, bo co jakiś czas mam możliwość z nimi współpracy. Także ja jeszcze swoich z ostatniej współpracy nie zużyłam, więc te wam zostawiam też. Dalej tutaj mamy, słuchajcie, taki krem z Eveline. Ja mam już swoją taką pielęgnację, więc na razie tego nie będę używać, więc chętnie wam oddam. Dalej tutaj mamy kolejny kremik z Eveline i właśnie to jest też do tej pielęgnacji, więc myślę, że jakieś takie boksy fajne, słuchajcie, zrobimy. Tutaj mamy kredkę od Avonu, słuchajcie, te kredki są super, przyszły mi ostatnio i tutaj mi się ten odcień, słuchajcie, powtarzał, więc też wam odłożyłam. Dalej, tutaj jest, słuchajcie, z Belle taki różyk, ja różyków sporo mam, więc ten wam odkładam. Tu jest też taka paletka cieni z Eveline, paletek już też mam sporo, więc ta sobie idzie tutaj do pudełka dla was. Tu jest też taka maseczka z Eveline, to też idzie dla was, słuchajcie. Tutaj mam też całkiem sporo jeszcze, słuchajcie, podkładów z Eveline. One są trochę ciemniejsze, ja ich, słuchajcie, nie zużyję, ale dokupię wam jeszcze do paczek rozjaśniacze, żebyście mogli na pewno zużyć takie podkłady ciemniejsze. Dobra, tutaj mamy jeszcze paczkę z mojego zamówienia z Hebe, był haul, to sobie kupiłam sama. I tak, tutaj jest puder pod oczy z Paezę, słuchajcie, Puff Cloud, także to zostaje do testu. Do tej paczki będziemy dawać to, co chcę jeszcze przetestować. Tutaj jest jeszcze, słuchajcie, z NYXa taki fixer i też fixer z Hean, który też mi polecaliście, także tutaj zostawiamy. Także przyjdzie nam jeszcze jedna paczka, bo zrobimy jeszcze paczkę z rzeczy, które używałam. A mogę wam oddać, bo wiem, że rozmawialiśmy, że po dezynfekcji część z was by chciała też dostać takie kosmetyki, które już użyłam, ale tylko raz na przykład albo dwa razy do testów. Także mamy czwartą paczkę, więc robimy selekcję. Tu jest, słuchajcie, paczka od Garniera, to idzie już do mnie, słuchajcie, do zapasów. Jeden już płyn poszedł, już jest w użyciu, różowy. Ten, który używam najczęściej, tego jeszcze, słuchajcie, nie używałam nigdy. On jest taki z olejkową fazą, dwufazowy po prostu. Ma olej i tutaj ten płyn micelarny, także jego sobie na pewno też przetestujemy, zobaczymy, jak będzie działał. I tutaj jeszcze mam taki zielony, ten też czasami używam, ale najczęściej ten klasyczny różowy właśnie używam. Słuchajcie, właśnie się okazało, że tutaj jeszcze jest paczka z kosmetykami dla was, także szybko przeglądam, co tutaj jest i segreguję. Tutaj mam jeszcze przesyłkę od Natury, nie wszystko zdążyłam, słuchajcie, służyć. Tutaj są jakieś rzeczy do stóp, także to idzie do moich zapasów. Tu jest też taki żel mango, który właśnie teraz wezmę do użycia, bo kończy mi się mój z The Body Shopu, a ten ma zapach mango, więc fajny, fajny, słuchajcie, zapach. Tutaj jest taka paletka z My Secret, słuchajcie, ja już tych palet mam dosyć dużo, ostatnio przetestowałam, więc w tej paczce jest kolejna paleta, więc tą akurat wam oddam. Ona w środku wygląda w ten sposób, nawet nie robiłam swatchy ani nic, także tutaj idzie do pudełka dla was. Tutaj są płatki pod oczy, takie, słuchajcie, fajne, bo mają taki trochę jakby brokacik, coś takiego, więc to idzie do testów. I tutaj mamy też cienie do brwi, także one też pójdą do testów.
Mamy tutaj jeszcze taki rozświetlacz i to myślę, że poleci do mojej koleżanki. Tutaj mamy kolejną paczkę, którą tutaj sobie odkładałam. Tutaj część rzeczy jest z kokolity. Tu mamy taką gąbeczkę z Boho Beauty, więc ona idzie do testu. Tutaj mamy właśnie ten zestaw, który Wam odłożyłam, tylko ten jest ten, który ja używam, więc to idzie do mojego używania, także idzie do toaletki. Tu mamy podkład Estée Lauder od Cocolity właśnie i on idzie już do toaletki, już jest przetestowany. Tutaj mamy takie rzęsy z Ibru, one są niedrogie, więc one idą do testów. Tutaj jest, słuchajcie, paletka z Nabli, tylko źle ją włożyłam i ona już jest przetestowana, więc idzie do używania. Tutaj jest zarąbisty liner z Lamel i słuchajcie, on już jest na rolce, ale nie robiłam Wam testu na TikToku, także on idzie do testu, do nagrania. I tutaj mamy taki SPF z Cera Plus, jeszcze go, słuchajcie, nie testowałam, także idzie do testów. Tutaj mamy jedną z przesyłek od Avon i słuchajcie, właśnie tu są te kredeczki w środku, jedną Wam odłożyłam, a trzy są, słuchajcie, w środku jeszcze, już jedną fioletową używałam, słuchajcie, w makijażu, jest bardzo fajna, także to idzie do mojej toaletki. Dalej mamy takie serum z protinolem, ja już, słuchajcie, mam jedno w użyciu, bo one często przychodzą, one są fajne, także to idzie jedno do Was, a jedno idzie dla mojej koleżanki, a jedno mam w użyciu. Tutaj są jeszcze pomadki. Słuchajcie, tutaj często Avon dodaje pomadkę w odcieniu Ruby Kiss. Ja mam ją w użyciu, to jest taka klasyczna czerwień, bardzo ładna. Jedna jest już dla Was odłożona, jedną mam w użyciu i jedną oddam koleżance, także leci do niej. Mamy tutaj kolejną paczuchę od Natury i ona była ostatnio. Dużo rzeczy już przetestowałam i słuchajcie, to był taki fajny kielich, także on taki jest złoty, na pewno ze mną zostanie. Jeżeli chodzi o pomadki, to obie, słuchajcie, przetestowałam. Tak samo jeżeli chodzi o konturówki, bardzo Wam polecam, to jest seria, słuchajcie, Nude Goddess i Afterglow, bardzo fajnie, także to leci do mojej, słuchajcie, toaletki. I tutaj mamy jeszcze taki sypki cień oraz duet do konturowania. Tutaj mamy jeszcze paczuchę od Maybelline i słuchajcie, już tutaj używałam. To jest ta winylowa pomadka najnowsza i ona pójdzie jeszcze do testów, bo zrobimy sobie jeszcze test, bo teraz dużo o niej jest słychać. Tutaj jeszcze jest ten korektor, słuchajcie, ja ten korektor znam, używam, już mi się prawie kończy, także to idzie do moich zapasów. No i mamy tutaj jeszcze takie diamenciki i one idą do mnie. Tu mamy jeszcze resztkę paczki od Cocolity i tutaj mamy, słuchajcie, mydełko do brwi od Hulu i ono musi iść do testów. I mamy tutaj jeszcze taki tonik z najnowszej serii Bierendy, także on idzie do testów. Słuchajcie, trochę tych paczek PR tutaj ze mną jest, także ja będę tutaj otwierać, na bieżąco pokazywać i będziecie mieć teraz przebitki też tego, co dokładnie tutaj się znajduje, bo tak z daleka to nie do końca wszystko dobrze widać. Także co, słuchajcie, pierwsza paczka jest od Jessup. Jessup to jest marka pędzli. Ja te pędzle mam od dawna, bo kupowałam je, słuchajcie, na AliExpress, najczęściej właśnie tam były dobrze cenowo, ale też są w Polsce dostępne, są nie, na przykład kokolita.pl, to jest drugeria internetowa. I tutaj mam, słuchajcie, paczkę PR właśnie od Jessup. Bardzo ładnie oni zawsze to, słuchajcie, pakują, to jest zawsze taka folika. I tutaj mamy w środku, słuchajcie, co my tu mamy? Chyba dwa zestawy pędzli. Słuchajcie, tak. Tak mi się wydaje, Jessup Pro i Jessup Light Grey, 14, o, dobra, tutaj ma być 14, słuchajcie, w tym większym właśnie 14 pędzli, a w tym tutaj nie mam pojęcia, zaraz sobie otworzymy i będziemy wiedzieć, co jest, ale tutaj mamy też takie coś i powiem Wam szczerze, że otworzyłam tą paczkę wcześniej i szukałam, co to jest, słuchajcie, wiecie, co to jest? To jest organizer na pędzle, po prostu to jest taka, takie pudełeczko i tutaj od góry wkładamy pędzle. I tak jak myślałam, to są właśnie pędzle, tutaj jest taki duży zestaw, chyba w nowym odcieniu, bo jeszcze takiego nie widziałam, to jest taki beżowy, niby na opakowaniu jest grey, ale to jest taki beż, słuchajcie. A w drugim opakowaniu są takie precyzyjne pędzelki, z tego się bardzo cieszę, bo takie pędzelki ja zawsze przygarniam chętnie, bo dużo rzeczy można namalować, jakieś kreseczki, też usta fajnie można pomalować takimi rzeczami, także sztos. Ten drugi zestaw mnie najbardziej cieszy. Dalej mamy, słuchajcie, dwie paczki od marki Yumi. To jest, są już, słuchajcie, moja druga i trzecia paczka PR od nich. Fajne mają maski do włosów, także zobaczmy, co kryje się tutaj w środku. I pierwsza paczka od Yumi, która przyszła, to słuchajcie, w środku ma taką kosmetyczkę. Fajnie, ma tutaj jakieś trzy madełko, kosmetyczki zawsze dobre. I dobra, tutaj jest taka, słuchajcie, karteczka z informacjami i opisem. O, mamy rebusik tutaj też. Dobra, i słuchajcie, tutaj są sera do twarzy. Nawet nie wiedziałam, że są sera do twarzy. Aha, nowość 2022 roku, także mega fajnie. I tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć serum do twarzy. Serów? Serum? Serów? Jak to się odmienia? Nie wiem, słuchajcie. Ale mamy tutaj kompleksowo regenerujące serum.
wyrównujący kolory, słuchajcie, nawilżający, rozświetlający i normalizujący. A fajnie, słuchajcie, bo to jest dużo fajnych składników aktywnych mamy. I ceramidy, i kwas glikolowy. O kurczę, dobra, to słuchajcie, trzeba będzie potestować. Na pewno będę wam dawać znać na Instagramie, jak będziemy używać i na pewno wam dam też znać, które mi się najlepiej sprawdziło i jak one wypadają w stosunku, w porównaniu do Nakomi i Revoxa, bo to są sera do tej pory marki serum, które używam. Także będzie porównanie. I kolejna paka od Yumi, która przyszła właśnie w tym tygodniu. Oni mają zawsze, słuchajcie, takie fajne te kartony, zawsze tu jest taki aloes i jakieś takie owocki. I mamy znowu, słuchajcie, tą kosmetyczkę. Kosmetyczek ostatecznie nigdy za dużo, też zawsze mogę wam dać w rozdaniu. I słuchajcie, dobra, tutaj nie mam akurat żadnej karteczki. Mamy tak, produkty do włosów zniszczonych. Okej, okay. To nie może jest niekoniecznie moja kategoria włosów, ale okej. Okay. Mamy tutaj morelową maskę do włosów wysokoporowatych i słuchajcie, tą maskę już mam właśnie w tej pierwszej paczce, którą otrzymałam od marki Yumi. Były właśnie te maski i one były do włosów niskoporowatych, średnio i wysoko. I tą maskę też znam, chociaż słuchajcie, ja mam bardziej średnie pory, to ta maska też bardzo fajnie działa i ta dla niskoporów też fajnie działa, także u mnie akurat fajnie to i tak działa, więc cieszę się z tej maski, będzie na zapas. Mamy tutaj też proteinową, regenerującą odżywkę do włosów zniszczonych. Odżywek jeszcze nie miałam, więc chętnie przetestuję, zobaczymy. Mamy tutaj olej z pestek winogron, olej z kiełków pszenicy i winogrono. Fajnie, słuchajcie. I mamy do tego jeszcze szampon do włosów zniszczonych. Fajnie, fajnie. Słuchajcie, zobaczmy, jak to pachnie. O kurczę, bardzo ładnie, winogronami. Super. Także nic. Będziemy testować cały zestawik od odżywki przez szampon po maskę, także fajnie. Słuchajcie, te wszystkie dziwne dźwięki, które teraz słyszycie, to jest mój kot Dorek. On właśnie z aparatem siedzi i okupuje poprzednią paczkę. Także dlatego te dźwięki tutaj słyszycie. Kolejna paczka jest od drugerii Ezebra. Także zobaczmy, co tutaj jest w środku. Mamy tutaj takie, słuchajcie, kartoniki. Dobra. I tutaj mamy, słuchajcie, krem SPF, jest to marka Altruist, także mega fajnie, bo dużo nie słyszałam, że jest, słuchajcie, duży, bo ma 100 ml, a ma niską cenę i ma UVA, okej, UVB nie widzę, a nie, jest UVA i UVB, także super, jestem mega go ciekawa, ale mamy tutaj też dwa jeszcze jakieś inne produkty, słuchajcie, z marki, której nie znam, nie kojarzę, Geek and Gorgeous 101, nie wiem, słuchajcie, i co to jest? Dobra, to jest, słuchajcie, żel do mycia twarzy, a drugi to tonik. Także jestem mega ciekawa, bo widzę, że tu ma panteno, także ma nawilżać. Fajnie, słuchajcie, jestem ciekawa, będziemy testować. I kolejne dwie paczki są, słuchajcie, od Avon. Mega mi się podobają te opakowania, te właśnie torebeczki, jakie mają teraz. I słuchajcie, zaczniemy od tej, która przyszła dawniej, nie wiem, 2 tygodnie temu jakoś, tak? I słuchajcie, mamy tutaj coś, co mega, z czego się mega cieszę. Są to perfumy Celebre. Ja, słuchajcie, używałam ich kiedyś. W tamtym roku też używałam, bo miałam buteleczkę. I słuchajcie, tutaj już podejrzałam. Ta buteleczka ma teraz takie właśnie opakowanie specjalne z nadrukiem, takim innym niż zazwyczaj, z okazji 30 lat Avon Polska, tak jak tutaj mamy na kartoniku. I słuchajcie, do tego mamy jeszcze dołączone taką karteczkę, to jest opis właśnie tych perfum i mamy też taką bardzo fajny zestaw bransoletek, także mega fajnie. I tutaj paczka, która przyszła wczoraj, przedwczoraj, jakoś tak. I słuchajcie, tutaj już widzę, że Avon rzuca wyzwanie w tej paczce PR. Czyli wrzuca mi tutaj wyzwanie, żebym nagrała makijaż z tymi kosmetykami. Także fajnie, myślę, że podejmę się wyzwania. I co tutaj mamy? Tutaj mamy, słuchajcie, dwa podkłady w dwóch różnych odcieniach Power Stay. Ja już znam te podkłady. Miałam przyjemność w tym roku przygotowywać tutorial specjalnie na kanał Avonu. Także te podkłady znam. Tutaj mam Lightning i Natural Beige, także fajnie. One są całkiem fajne, naprawdę. Dalej mamy perfumy Attraction i słuchajcie, to są perfumy, które bardzo lubię. Jest też taka bordowa wersja, ją uwielbiam, mam jedno opakowanie na zapas, jedno już zużyłam. To jest moje drugie opakowanie tych złotych, tylko zawsze miałam 50, a tu jest, słuchajcie, 100 ml aż, więc one są fajne, te 50 mam otwarte, więc na razie tych nie otwieram. Dalej mamy tusz, słuchajcie, 5-in-1 Lash Genius i tutaj jest maskara, słuchajcie, czarna. Te tusze są bardzo fajne, silikonowe szczoteczki, one fajnie wydłużają. Miałam też kolorowe, niebieski mi się bardzo fajnie sprawdził, bardzo ładnie wyglądał na rzęsach. Dalej mamy, słuchajcie, mamy dalej, o, ale super, mamy te kredki do oczu Glimmer Stick.
I słuchajcie, mamy odcienie, których jeszcze nie mam, bo tu jest, a nie, Blackest Black mam, to są się wami podzielę, a drugą mamy Aqua Sparkle, czyli ona jest taka niebieska i z niej się mega cieszę, bo słuchajcie, te kredki są świetne, mam fioletową, właśnie czarną, szarą i różową i są super, także z nich się mega cieszę. Dalej mamy serum z protinolem, to jest już moje kolejne opakowanie, ono też jest bardzo fajne. I na koniec, słuchajcie, mamy dwie pomadki i to jest seria Ultra Matte, bardzo lubię, te pomadki są fajne, bo niby są, słuchajcie, normalnie, wiecie, wykręcane, ale są matowe i przez to fajnie się trzymają ust. I tutaj mamy jakiś odcień fuksjowy i Perfectly Nude, także mega fajnie, lubię te pomadki, będziemy używać. I na koniec gratka, czyli paczka, która też przyszła dzisiaj, słuchajcie, jest to paczka od Belle. Nawet nie wiedziałam, jeszcze nie ma informacji żadnej, że wyszła nowa kolekcja od Belle, a tutaj przyszła, słuchajcie, Aztec Queen. Fajnie, że jest ta wstążeczka. Była też taka w walentynkowej kolekcji. Dorian, mój kot właśnie starszy, się lubi nią bawić. No i co tutaj mamy, słuchajcie? Mamy karteczkę, Mario, zawsze piszą, śmieję się właśnie, Mario do mnie rzadko ktoś mówi. I tutaj zawsze Mario, to już się przyzwyczaiłam, słuchajcie, do Mary, no ale nieważne. Mamy tutaj, słuchajcie, wodoodporną konturówkę do oczu w dwóch odcieniach, także mega fajnie, mam też taką niebieską z tego co widzę. Mamy tintującą pomadkę w płynie, też w dwóch odcieniach, błyszczący płynny cień do powiek, niebieską maskarę pogrubiającą rzęsy, niebieska, to fajnie. Coś innego, bronzer korygujący kolory skóry, puder prasowany z grinką oraz kremowy rozświetlacz do twarzy i ciała. Fajnie. Słuchajcie, będzie na pewno test tej kolekcji. Myślę, że jak widzicie ten film, to ten test już tutaj jest na kanale, więc wyświetli wam się teraz film tutaj bezpośrednio. A to właśnie winowajca wszystkich szmerów, które słyszeliście. Jak widzicie, on też uwielbia wszystkie paczki PR i wygodnie się na nich śpi. Jeżeli chodzi o sprzątanie, to dzisiaj tyle i słuchajcie, to jest pierwsza paczka, z której zawartości będziemy robić rozdania. Tutaj mamy to, co mam jeszcze do przetestowania. Tutaj jest druga paczka właśnie dla was do rozdań. Tutaj jest coś dla mojej właśnie koleżanki. Tutaj jest to, co już używałam, ale to parę razy, więc dosłownie parę razy robiłam jakieś swatche. Użyłam raz i chętnie wam oddam, także to będzie na story. Kto będzie chciał, no to wyślę. Tutaj jest jakieś coś tam do mojego zapasu. I słuchajcie, tu jeszcze są rzeczy, które muszę iść schować do toalety. To już wszystko na dziś. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy chcecie kontynuację takiej serii ze sprzątaniem, czy w ogóle to lubicie. Zostawcie też łapkę w górę, wtedy będę widzieć, że wszystko jest ok. Koniecznie zasubskrybujcie, wpadajcie na inne socjale. No i co? Do następnego!